Prowadzenie informacji i pogody telewizja Asta wystawiła na licytację również 2 lata temu. W tym roku udało się pobić o 300 zł tamten wynik. Prognozę poprowadzi brat Oliwii, która wygrała licytację w 2018 roku. Zawsze to było moje marzenie, aby być w telewizji. Poza tym moja siostra też tam była i chciałem zobaczyć, jak to będzie. Tylko widziałem to w telewizji i chciałem zobaczyć, jak to wygląda tak od środka. Trochę się stresuję. A nad tym, żeby Tomka nie zjadł stres, będzie czuwać prowadząca pogodę Patrycja Jankowska. Nie jest tajemnicą, że prognoza pogody w telewizji Asta nie jest na żywo. Także z pewnością już moją rolą będzie to, żeby Tomek się nie stresował. Powtórzymy tyle razy, ile będzie trzeba, żeby wyszło znakomicie i żeby ta pogoda była wyjątkowa. A prowadzenie informacji na żywo za 700 zł wylicytowała pani Justyna. Zarówno ona, jak i Tomek sprawdzą się przed kamerą wkrótce.